Witam w kolejnym odcinku Kwadransu Futbolu. Dzisiaj już po półfinałach Mistrzostw Świata, więc wiemy, kto zagra w wielkim finale i w nie aż tak wielkim meczu o trzecie miejsce, więc cofniemy się teraz do tych spotkań, przyjrzymy się im i odpowiemy sobie na arcyważne pytanie, czyli kto w niedzielę zostanie Mistrzem Świata. Właściwie szanse są 50 na 50, więc mam nadzieję, że trafię. Zatem już bez zbędnego przedłużania przenieśmy się do pierwszego, wtorkowego meczu półfinałowego Argentyny z Chorwacją. Argentyny, która nie przekonuje wielu, w tym mnie, przynajmniej do niedawna nie przekonywała. No jak spojrzymy sobie, już mówiłem to ostatnio, ale jak spojrzymy sobie na ich drogę do finału, to wycinając ten mecz z Chorwacją, powiedzmy na razie, to zaraz do tego przejdziemy, no to tak, w grupie Arabia ich zlała, później Meksyk, to nie był wybitny mecz, później mecz z nami, czyli też, no wiadomo, później ten mecz z Australią, gdzie się przepchali kolanem w ogóle i na koniec ta Holandia, gdzie po karnych, więc nic w ogóle nie było, przynajmniej dla mnie, takiego meczu, w którym powiedziałbym wow, spojrzymy na Argentynę, powiedziałbym wow, ale w ogóle świetna drużyna, na pewno wygrają Mistrzostwa Świata. Przed turniejem tak, ale żaden mecz już na samym turnieju nie dał mi w ogóle takiego odczucia. Raczej, i to mam wrażenie, że też nie tylko mi, raczej właśnie były takie słowa padały, że no ten Scaloni to w sumie co on tu robi, on się nie zna, w ogóle słabo to wygląda, jaki jest pomysł w ogóle na grę w tej kadrze, czy całym pomysłem tak naprawdę to jest Messi, bo nam to wyglądało czasami, więc no na Messim daleko się nie zajedzie, szczególnie biorąc pod uwagę, że przecież ten Messi ma już lat 35, jak się nie mylę, wydaje mi się, że teraz tyle ma lat. No i nadszedł ten mecz z Chorwacją, w którym ja raczej stawiałem na Chorwację również i za nią byłem, no bo w teorii są słabsi, ale właśnie w praktyce wydawało mi się mimo wszystko, że są mocniejsi. Okazało się, że nie. Argentyna dość skutecznie pokazała krytykom, no jak to się mówi, oczywiście takie już ładne ulepione hasełko, zamknęła buzię. Piękne ulepione hasełko, ale pasuje tutaj idealnie, no bo to się właśnie stało. Zniszczyli ich 3-0, czy zniszczyli? Właśnie zaraz sobie powiem, czy ich zniszczyli. Wynik mówi, że w pewnym sensie tak. W ramach takiej, można powiedzieć, zemsty za ostatni mundial, kiedy w fazie grupowej przegrali z Chorwacją też 0-3 bodajże tym samym wynikiem i przez to musieli się do ostatniej kolejki kopać z Nigerią o awans. Brzmi to dość poniżająco dla Argentyny, no ale 4 lata temu w Rosji było jak było, teraz jest finał, więc grzechy w pewnym sensie odkupione. No i właśnie, jaki był to mecz? Czy był to mecz, w którym możemy sobie powiedzieć, że no jednak powstała wielka Argentyna, no stary wstał i jest. On wstał, stary wstał, bomba w oko, oddechu nie mógł złapać. No i tak i nie, bo to zależy z jakiego punktu widzenia. Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, więc wszystko jest bardzo skomplikowane. Ale ogólnie chodzi o to, że jeśli spojrzymy sobie na przebieg gry, też trochę na statystyki, chociaż one też pokazują nam coś innego, do czego zaraz przejdę. Natomiast jeśli spojrzymy sobie na przebieg gry, to raczej wszyscy możemy się zgodzić, którzy oglądaliśmy ten mecz, że wyglądało to, jakby to Chorwacja miała wcisnąć bynajmniej pierwszą bramkę, zanim jeszcze straciła jakąkolwiek. Wydawało się, że to oni, czy zdecydowanie oni byli, właśnie, co to znaczy teraz fundamentalna dyskusja w piłce nożnej, co to znaczy być lepszym? No bo czy lepszym to znaczy być, że wynika, że kontrola gry, no to wszyscy mają różne opinie. Ale ogólnie wydawało się, że Chorwacja jest właśnie tą swoją lepszą, że zaraz to oni wpakują bramkę i zaraz to oni będą świętować dotarcie do finału. Okazało się, że zupełnie nie. Okazało się, że było zupełnie inaczej, bo zaraz tam z kontrą poleciał Argentyna, został karny Messi, zaraz później druga, a na koniec Messi postanowił upokorzyć sobie Josko Guardiola, który był przecież tak hypowanym teraz obrońcą na tym mundialu. Już się mówiło, że Real, że City, że Chelsea, że w ogóle wszyscy go chcą i w sumie no słusznie, no bo naprawdę pokazuje, że ma wielki talent i w klubie, i w reprezentacji, więc zdecydowanie na pewno latem go ktoś z tego Lipska wyjmie. Natomiast teraz Messi po prostu wytarł nim podłogę przy tej trzeciej bramce. I ostatecznie Argentyna wygrała właśnie 3-0. I ta cała właśnie iluzoryczna kontrola gry przez Chorwatów, no była iluzoryczna. Właśnie o to chodzi. To był jak mecz Hiszpania-Maroko, gdzie Maroko właściwie oddało piłkę Hiszpanom, jednocześnie uniemożliwiając im żaden sensowny ruch. Nic, co Marokańczycy nie chcieli, żeby się nie wydarzyło. Przepraszam, inaczej. Nic, co Marokańczycy nie chcieliby, żeby się wydarzyło, się nie wydarzyło. Bardzo dziwne zdanie sobie dobrałem, ale chodzi o to, że nic, tak naprawdę żadnej strasznej sytuacji w meczu z Marokiem Hiszpania nie miała. I odpadła po karnych. I w ogóle zasłużenie i brawa wtedy były dla Maroka. Zdecydowanie trzeba było bić im brawo. I tu jest dość podobnie, czyli oczywiście piłka, posiadanie jak najbardziej. Wszystko było tak, po stronie Chorwacji, super.
Ale nic poza tym, bo jak sobie spojrzymy w statystyki, to tam Hiszpania właśnie miała bardzo dużo posiadania, odwołuje się z powrotem do meczu z Marokiem. Oczywiście posiadanie było bardzo duże, podobne prawie jak u Chorwatów, ale pamiętam, że Maroko miało chyba 2 strzały celne, a Hiszpania 1, co pokazywało, jak skuteczna była potężna La Furra Roja. No bo nie była w ogóle potężna. Natomiast jak sobie spojrzymy na te statystyki, teraz Argentyna, Chorwacja, co my tu widzimy? Chorwacja większe posiadanie zdecydowanie, 61-39, natomiast w strzałach 12, czyli jeszcze więcej od Argentyńczyków, bo Argentyńczycy 9, Chorwacji 12, ok. Ale w celnych, porażająca jest ta statystyka, 7 celnych Argentyny, tylko 2 celne Chorwacji, więc widać, że tak naprawdę żadnych akcji poważnych, bramkowych, nie było. Nie mieli Chorwaci praktycznie żadnej okazji, żeby stworzyć, żadnej okazji, żeby strzelić gola, nie żadnej okazji, żeby sobie stworzyć okazję, nie. Żadnej okazji, żeby strzelić gola, praktycznie takiej dobrej nie mieli. Oczywiście, że czasem coś tam zrobili, coś gdzieś tam czasem kopnęli, szczególnie w końcówce, jak już przegrywali te 0-3 i tam były szanse na gola honorowego, to się nie stało. Ale przez większość czasu, przez większość gry, tak naprawdę nie mieli nic. No i teraz... Właśnie, to jest, tak się zastanawiałem przed tym odcinkiem, jak to jest właściwie z tą Argentyną, bo no, mamy tego Scaloniego, mamy to, jak oni grają na tym mundialu i oczywiście w ostatnim czasie, również i ode mnie, była krytyka Argentyny w tym sensie, że no, grają bardzo słabo, nie przekonująco to wygląda, nawet z takimi rywalami jak Australia nie są w stanie zrobić tego, co trzeba. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Czy są w stanie wygrać, ale nie są w stanie powiedzieć, sprawić, żeby kibice Argentyny mogli poczuć się spokojni, żeby oni wiedzieli, że wygrają, tak jak to zrobili Francuzi chociażby w swojej grupie, z którymi teraz się zmierzą. Więc Argentyna nie była w ogóle tego zdolna, co jest dosyć słabe, jest złym znakiem i wiele osób już w ogóle Scaloniego zwalniała. Okazało się, że jednak to jest skuteczne, że jednak można, powiedzmy, oddać piłkę i można wygrać mecze, jeśli do tego się podejdzie wystarczająco sprytnie. Z tym, że teraz mi się tak wydaje, że bardzo właśnie to zmienia nam optykę, czy taki styl gry w ten sposób jest szanowany, czy nie. Bo gdyby Argentyna odpadła w ten sposób z Australią, to byśmy mówili, że no nie, nie, to w ogóle nie było tam planu żadnego. To w ogóle nie był plan, to było żałosne. Scaloni by został wylany, Messi by się popłakał jak Ronaldo i na tym by się skończyło. Natomiast teraz, jako że Argentyna doszła do finału, no to jednak w tym, nie mówię, że to nie dotyczy mnie, że jestem taki, jestem lepszy od was. Nie, bo ja też tak się zastanawiam właściwie. I teraz wszyscy mamy takie, to może jednak to jest plan. Może jednak ten Scaloni ma 300 IQ i on tak chciał zawsze. I to był jego świetny plan. I właściwie się nie dowiemy, no bo jak? No wiecie. I to właśnie tak, i teraz tak z trzeciej strony jeszcze patrząc, wiem, że to jest zagmatwane, ale właściwie z trzeciej strony, bo jedna strona jest taka, że to był plan i super, druga jest taka, że to nie był plan i jedzie na farcie, a moja trzecia strona mówi mi, że właściwie to nie jest ważna dyskusja, bo ważne jest to, że mamy jedną linię czasową póki co, to nie jest Marvel, mamy jedną linię czasową. W tej linii Argentyna z Messim jest w finale. Plan Scaloniego zadziałał. Czy to był plan na pewno, czy on w ogóle nie wiedział, co robi? No nie wiem, ale jako że jest finale, to musimy chyba założyć, że wiedział, co robi. Tak mi się wydaje. Więc ja mimo wszystko stwierdzam, że ta dyskusja, którą chyba sam sobie stworzyłem, jest taka opcja, ale raczej nie ma sensu. Wydaje mi się, że mimo wszystko Argentynę i tego Scaloniego, którego przytaczam po raz kolejny, należy pochwalić za to, co zrobili, doszli do finału. I też nie mówię, bo mówię o tym stylu i to teraz wszyscy mają flashbacki z meczu Polski, ale oczywiście ten styl, kiedy mówię o tym stylu, to oczywiście Argentyna nie gra źle, w sensie nie gra w porównaniu do nas, nie gra nawet, wiecie, w 1% tak jak Polska, to jest zupełnie coś innego. Kiedy mówię o tym, że Argentyna gra w takim stylu nieprzekonującym, to jest i tak 500 razy lepsze od tego, co my prezentujemy. Mam nadzieję, że to wszyscy rozumiemy. Więc to nie jest tak, że jest w tej Argentynie po prostu źle, ale nie wiem, mam pewne wątpliwości odnośnie tego, co tam się dzieje. I z jednej strony widzę ich w finale, a później myślę sobie, że kurde, na pewno, czy tak jakby oni są aż tacy mocni, że w niedzielę będą walczyć o złoto. Bo wiecie, jest ten Messi, który jest właśnie świetnym liderem, ale jest właśnie tak świetnym liderem, że mi się wydaje, że on praktycznie ciągnie całą tą grę. I wiem, że to jest mylne bardzo w tym sensie, że
W tym sensie, że co? Że zgubiłem swoją myśl. Że oczywiście to nie, Argentyna to nie jest tylko Messi w tym momencie, ale na przykład spójrzmy sobie na Messi w Argentynie, a Mbappé we Francji. Mbappé we Francji w ostatnich meczach był wyłączony dość mocno, a mimo to Francja sobie poradziła. Argentyna jeszcze nie miała chyba takiego momentu na tym mundialu, że Messi był wyłączony. Oczywiście w meczu z Polską Messi nie strzelił bramki. Także wiecie, ale jakby tak na poważnie, no to Messi jeszcze nie miał meczu, gdzie byłby wyłączony. I gdyby ktoś, chociaż to będzie ciężkie, ale gdyby komuś udało się tego Messiego jakoś tak łapać, powiedzmy, no jest to niewyobrażalne chyba na razie, bo on jest po prostu niesamowity, ale gdyby komuś się udało go złapać, co wtedy? Czy wtedy też byłby jakiś plan? Bo Francja pokazała, że jak się Mekambe złapie, to daje radę Francja jako drużyna. Czy Argentyna też daje rady jako drużyna? Jak się Messiego złapie, no może nie musi dawać rady, bo może Messiego się po prostu nie da złapać, nie da się go ujarzmić i no na razie pokazuje, że chyba tak jest. Więc właściwie nie wiem, co do końca sądzić o tej reprezentacji. Natomiast mimo wszystko brawa, bo doszli do finału i czy to tak naprawdę tam kogoś bardzo przekonuje w tym momencie, czy nie, to jest mało ważne. Jakoś na pewno dużą mają, nie bez powodu się tam znaleźli. Ich Brazylijczycy nie byli w stanie przejść Chorwatów, oni to zrobili 3-0. Więc zdecydowanie to, że Argentyna jest bardzo silna, nie można tego podważać. No i oczywiście półfinał wczorajszy, czyli półfinał Francja-Maroko, w którym wiadomo było, że niezależnie od wyniku coś na pewno w Paryżu po prostu walnie, wybuchnie, nie wiem. No bo Marokańczycy już pokazali, że bardzo lubią, że tak powiem, emanować radością lub też złością po meczach swojej reprezentacji i tym razem nie było inaczej. Dużo się bardzo, bardzo działo, ale może o tym teraz nie będziemy mówić, tylko skupimy się faktycznie na meczu, który Francja wygrała. Oczywiście ku niezadowoleniu wszystkich, którzy nie są Francuzami, tak mi się wydaje, no bo to jest klasyczna historia Dawid kontra Goliat, tak? Tym razem no Goliat, czy właśnie nie Goliat, Dawid już dwa razy, Dawid w postaci Maroka już dwa razy tego Goliata obalił, czyli Hiszpanię i Portugalię. Natomiast tym razem w końcu Goliat wziął, kopnął tego Dawida i się nie udało. Ale właśnie, czy na pewno wziął i go kopnął, tak? Czy na pewno tak wyglądało? No bo właśnie nie wyglądało. Właśnie nie wyglądało. I tu jest taka pewna niby alegoria do meczu z Argentyną. Niby to wygląda podobnie, czyli że druga strona ma piłkę, ale tam mimo wszystko wygrywa. Ale widzę tutaj jednak pewną różnicę, bo właśnie tak jak mówię, jak w meczu z Argentyną, Argentyna z Chorwacją, Maroko miało piłkę, to ono sobie tworzyło. Oczywiście oni bardzo szybko stracili bramkę, bo już w 5 minucie Theo Hernandez strzelił gola, więc już od początku musieli gonić, w przeciwieństwie do Chorwatów, którzy tam bramkę stracili dopiero w 30 którejś bodajże minucie, więc to jest trochę inna sytuacja, ale wciąż to oni na Francuzów wręcz wsiedli, co brzmi komicznie, w sumie jak my trochę w 1/8, ale mimo wszystko Maroko było lepsze od nas zdecydowanie. Natomiast wracając, Maroko właśnie wsiadł na tych Francuzów, ale widziałem zdecydowanie więcej, a właściwie mniej kontroli w reprezentacji Le Bleu Mbappé, Marquinhos dla PSG niż Argentyny. Argentyna wyglądało to już bardziej takie świadome oddanie piłki Chorwacji i my sobie tu ich kryjemy, nic nie dopuszczamy, mamy fajne kontrataki, mamy Messiego, wszystko jest zaplanowane, wszystko jest zorganizowane, dobrze robią. A we Francji to bardziej nie przypominało mi planu, a bardziej takie zesranie się. No przepraszam za słownictwo, ale tak jest, tak było. No tak było. Nie zmyślam. Bo znowu możemy sobie przejść do statystyk, gdzie Maroko ma większe posiadanie piłki, ale jak wiemy, to czasami mówi nam nic. Natomiast w strzałach 14-13 dla Francji i 3-3 celne. Czyli widać, że tu już nie było czegoś takiego, że Maroko nie miał nic, a to Francja jednak była tą stroną konkretną. Nie. Maroko też było bardzo konkretne. Były momenty, w których tyle dosłownie ratowało Francuzów od straty bramki. To nie wyglądało mi na żadną organizację. Nie widziałem zbyt dużej organizacji. Oczywiście wypływała jakaś jakość tej Francji. Poszczególnych zawodników, szczególnie w technice, w fizyce, no w warunkach fizycznych, tak? W pojedynkach, powiedzmy, niektórych. Też nie zawsze zresztą, ale no wypływała ta jakość z czasem. Natomiast nie zmieniało to faktu, że nie wyglądało to na żaden zorganizowany plan Didiera Deschampsa, który powiedział, dobra, panowie, oddamy im piłkę,
I wtedy wszystko, wtedy właśnie jak Argentyna wczoraj, to my teraz też pogarniamy. To wyglądało, jakby dosłownie Maroko mega ich przestraszyło. Tak jak trochę my ich przestraszyliśmy, tak Maroko też ich przestraszyło. Tylko właśnie mnie dziwi to, że Francja nie wyciągnęła wniosków i nie powiedziała: hej, słuchajcie, nie wiem czy pamiętacie, ale w 1/8 Polska to zagrała przeciwko nam dobrą połowę. Prawie straciliśmy bramkę tam, pamiętacie. Więc może teraz nie zignorujemy tego Maroka i od razu zagramy topowo. Od deski do deski kontrola, my kontrolujemy grę, wszystko będzie super. Bo wygląda jakby podeszli inaczej, wygląda jakby podeszli jakoś w ogóle mega lightowo. Lider Deschamps odpalił sobie może po prostu jakieś cygaro tam w szatni i znaczy jakby prawda, nie wydaje mi się, żeby ignorowali Maroko faktycznie, ale bardzo mnie to nie przekonało. Też w ogóle gdzie był Mekambe już wspomniany przede mnie w tym meczu, pokażcie mi, bo znowu go nie było. Znowu został zablokowany. I ale też właśnie na plus jest to, że Francja po raz kolejny dzięki temu mogła pokazać, że bez Mekambe, mimo tego, że oczywiście on jest młody, rozwija się i kosztował 75 milionów euro, to dalej bez niego można też żyć. W przeciwieństwie do Argentyny, tak jak mówię, bo Messi nigdy nie został wyłączony, więc to też jest ciekawostka. Ale mimo wszystko zwycięstwo należy do nich. Nie można powiedzieć, że żadnej jakości Francja nie pokazała. Chociaż może akurat nie w tym meczu, może akurat w meczach poprzednich. Szczególnie z Anglią. To jest w ogóle dziwne. Bo do tej pory w fazie pucharowej Francuzi zagrali 3 mecze. Jeden z Polską, w sensie z nami, który był taki dosyć średni. Później z Anglią, bardzo dobry. I z Marokiem znowu taki średni. I nie wiem, teraz jest w teorii właśnie czas na bardzo dobry z Argentyną, więc tym bardziej, że Argentyna też jest rywalem takim z najwyższej półki. Więc nie wiem, tutaj na jakiej zasadzie działa ta gra reprezentacji Francji, że z tymi dobrze, z tymi źle. Może się dostosowują do poziomu rywala po prostu i chcą, żeby gra była bardziej emocjonująca, taka wyrównana. Nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale faktem jest, że przeszli Maroko, no i kończy się marokański sen. Szkoda oczywiście, bo tak jak mówię, wszyscy poza Francuzami z pewnością im kibicowali, ale i tak mogą być dumni i to historycznie dumni. To nie tak jak my z Euro, że tam można sobie powspominać przez kilka lat. Nie? Chociaż akurat my to Euro 2016 będziemy chyba wspominać też do śmierci. No trudno, bywa jak bywa. Ale wiecie, to nie jest jakaś taka tam pojedyncza przygoda, że tam a, fajnie było, tam no dobra, no spoko było, powspominamy sobie przez 3 lata najbliższe. Nie. To jest coś, co wspomina, że będzie nawet nie tyle samo Maroko, co cały afrykański kontynent przez pewnie wiele lat. I to jest osiągnięcie, którego sobie nie wyobrażam, w sensie jako Polak, jaka to by była duma i co oni muszą czuć. To jest naprawdę, naprawdę świetne. Natomiast porażkę odnieśli i teraz czekają nas 2 mecze, czyli oczywiście mecz o 3. miejsce, a później mecz, wielki mecz o finał. Wielki mecz o finał. Lubię o coś walczyć, albo o spadek, albo o mistrzostwo. No i tak jak mówiłem, zrobimy sobie pewnego rodzaju oczywiście przewidywanie. Ostatnio na ćwierćfinały wyszło mi tak po połowie chyba, bo 2 nie trafiłem, a 2 trafiłem, więc tak, no idealnie. 50-50. I tu jest dość podobnie, czyli no 50-50, no bo to jest finał, tak? To jest mecz taki, wiem, że to jest trochę takie populistyczne, takie gadanie, no to jest finał, tu się może wszystko wydarzyć. Tak samo jak derby, no to są derby, tu się może wszystko wydarzyć, wiecie. Właściwie to jest mundial, tu się może wszystko wydarzyć, bo w przeciwieństwie do Ligi Mistrzów, no co wiecie, na mundialu tak naprawdę każdy mecz jest o wszystko. Pierwszy mecz w grupie też jest o wszystko. Bo jak przegrasz pierwszy mecz w grupie Ligi Mistrzów, no to masz takie, no dobra, ale jeszcze jest 5 spotkań. Więc luzik, ogarniemy. A na Mistrzostwach Świata jak przegrasz, to masz 2 mecze tylko. I już jest nóż na gardle, już jest nieciekawie. Więc tu praktycznie każdy mecz jest o wszystko, więc każdy w teorii jest 50-50, no. I tak samo jest w sumie z finałem, ale żeby nie robić tutaj raz jakiegoś rzutu monetą, to powiem wam tak, wezmę sobie taki klucz, szybki tutaj, żeby nie siedzieć pół godziny i nie analizować taktyki i wszystkich zawodników po kolei. W finale wydaje mi się, że zobaczymy najlepszą wersję i Francji, i Argentyny. Wydaje mi się, że zazwyczaj na finałach widzimy jednak najlepszą wersję danej drużyny. Nie pamiętam, kiedyby tak nie było, że w finale patrzyło się na drużynę i było takie, no oni mieli lepsze mecze. Wydaje mi się, że nie. No chyba, że to jest drużyna, która w grupie na przykład grała z jakąś, nie wiem, Kostaryką. Na przykład Hiszpania grałaby w finale, a przecież w grupie pokonali 7-0 Kostarykę. No to wiadomo, że to będzie gorszy mecz niż tamten, ale wiecie głównie o co mi chodzi. To będzie najprawdopodobniej najlepsza wersja tej drużyny, czyli najlepsza wersja Francji i najlepsza wersja Argentyny. Taką symbolem najlepszej wersji Francji i Argentyny, w sensie liderem, jest odpowiednio oczywiście Mbappe i Messi. I teraz, gdybym miał wybierać jednego z tych dwóch, to myślę, że to jest Messi. Messi, który jest przekozakiem, który
pokazuje, który bardzo chyba pragnie zakończyć tą dyskusję między Messi a Ronaldo. Oczywiście dyskusję, która tak się rozpaliła, że nigdy nie zgaśnie, nigdy już nie, nawet jeśli Messi teraz wygra to Mistrzostwo Świata, to i tak nigdy się nie ocenimy jednoznacznie, kto był lepszy, bo ci mają takie zdanie, a ci mają takie zdanie i tak sobie będziemy tam 100 lat się dywagować, nie? Więc to tego nie zmieni, ale no jest mega mocny i ja też jego wielkim fanem nie jestem, więc muszę przyznać, że jak wygra, to mimo tego, że to jest piękna historia, to trochę mnie to będzie kuło, bo do końca życia będzie mi przypominane mimo wszystko, że Messi ma to jedno cenne, niezwykle cenne trofeum w gablocie, którego Ronaldo nie ma. Więc może to będzie w postaci takiej klątwy, może rzucę magiczne zaklęcie na Messiego i może go w tym meczu nie będzie, więc ja rzucam swoje magiczne zaklęcie na Argentynę. Myślę, że to oni wzniosą w górę tego łysolca, jak to mówił Laskowski bodajże. Boję się, że po prostu to zrobią, bo kibicować będę Francji oczywiście, kibicować będę Francji, chociaż za Mekambę też nie przepadam, ale kibicować będę Francji mimo wszystko, ale boję się o tą Argentynę, więc tak sobie zrobię, tak wiecie, że cokolwiek się nie stanie, to będę się w miarę cieszył, bo jak wygra Francja, to im kibicowałem, a jak wygra Argentyna, to przynajmniej miałem rację, więc to jest zawsze coś za coś. Natomiast mecz o trzecie miejsce, no to z kolei oczywiście bez, myślę, większych analiz po prostu jestem za Maroko i postawię po prostu na Maroko, tak? Tak mi się wydaje, że mogą to zgarnąć. Też oczywiście 50-50, to bardziej tutaj już zdecydowanie idę swoim sercem i tym, że chciałbym, żeby ta ich historia miała takie już w ogóle mega pozytywne zakończenie zwieńczone medalem, żeby byli jedyną drużyną z Afryki z medalem, bo myślę, że na to zasługują. Także to by było na tyle. Tak mi się wydaje, do końca powoli już zmierza ten turniej. Szkoda oczywiście, bo Mistrzostwa Świata zawsze, nawet jeżeli są w Katarze, prawda, gdzie wiadomo co się działo, no to wciąż jest to mimo wszystko zawsze jakiś klimat, zawsze jakieś emocje i zawsze ciężko się odzwyczaić od tego i przejść zaraz na piłkę ligową, a kolejny odcinek najpewniej będzie już właśnie z piłki ligowej, także no będziemy musieli się przestawić. I no właśnie, jeszcze jedna rzecz, czyli oczywiście finał teraz jeszcze nie wiadomo, kto będzie sędziował, tak mi się przynajmniej wydaje. Na moment, kiedy nagrywam, przynajmniej ja, bo może już tam, nie wiem, kiedy FIFA to podaje, ale jeszcze nie wiadomo, kto będzie sędziował finał, a przecież dużą szansę na sędziowanie finału ma Szymon Marciniak. Także wszyscy ściskamy kciuki, bo to byłby największy pozytyw dla nas, dla Polaków na tych Mistrzostwach Świata, gdyby nasz sędzia mógł prowadzić finał. Myślę, że na to zasługuje zdecydowanie, bo mecz, który sędziował Francji z Danią i Argentyny z Australią, to były bardzo dobre mecze. Jedyną taką niepokojącą informacją o tym, dlaczego nie mógł prowadzić tego finału, jest to, że podobno jeden z kandydatów do finału ma korzenie marokańskie, przez co na pewno odpada mu mecz o trzecie miejsce i ma mieć finał. Według mnie to jest trochę absurdalne, bo to raczej powinno działać na niego, już prędzej na jego niekorzyść niż Marciniaka, czyli jeżeli Maroko awansowało do trzeciego miejsca, no to nie powinniśmy dawać mu takiego teraz nagrody, że no to jednak w takim razie finał, tylko jednak finał powiedzmy takiemu Marciniakowi, mecz o trzecie miejsce komuś innemu, no i on zostaje bez niczego, no przykro mi, ale czasami tak bywa i wydaje mi się, że to akurat odbieranie tego Marciniakowi ze względu na takie przynależności krajowe, no byłoby mimo wszystko bez sensu, więc trzymam kciuki, wierzę, że to są tylko takie plotki i że mimo wszystko zobaczymy Polaka w finale. Polak w finale, jak to brzmi? Kurde, brzmi świetnie, no. Także trzymam kciuki, a tymczasem dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Hej.